proszę przypomnieć zasady głosowania. Panie starosto, przepraszam. Panie jest na posiedzeniu w tym knajpie. Tak, to bez przesady. Proszę.
To pan kogoś innego widział, proszę. Pana prezydenta fotografujecie i kręcicie za pieniądze podatnika. Słuchajcie, ja za swoje, drodzy państwo, jesteśmy w trakcie głosowania. Nie zastrzeżenie pani Magdaleny, że urna nie ma protokołu, że komisja reputacyjna nie pokazała nam po prostu tej urny. Przy każdym głosowaniu, jak do tej pory braliśmy udział, szanowni państwo, za każdym razem widzieliśmy pustą urnę. No, takie są reguły demokracji, że patrzymy, czy urna jest pusta, czy nie. Pani radca prawdy, czy to może być powód do nie jest. Przewodnicząca Komisji Sportacyjnej. I tą uwagę, którą wniosła pani radna Szymczuk, pani przewodnicząca Komisji Sportacyjnej powinna przyjąć, umieścić ją w protokole. Natomiast to, co państwo zrobicie, czy państwo chcecie zarządzić kolejne głosowanie tego rejestru, zostaje do kwestii pani przewodniczącej. Ja nie podejmuję decyzji. Takie było moje pytanie. Proszę, ale dobrze, no to nie. Przepraszam, panie Robercie. Na początku odpowiedziałam, tylko że państwo rozmawialiście i nie słuchaliście mojej odpowiedzi. Odpowiedziałam, że tak. Wszystko może generalnie stanowić powód do unieważnienia takiego głosowania. Odpowiedziałam na początku. To wnioskuję o to, żeby jeszcze raz przeprowadzić reasumpcję głosowania, jak głosować kartę. To jest wniosek formalny, tak? Nie będziemy... Bardzo proszę o przegłosowanie tego wniosku formalnego. Kto jest za powtórzeniem głosowania? Ale dobrze, no ja rozumiem. Ale Magda, ale pierwszy przyszedł, jeszcze komisji. 11 za. Ja za nie oczywiście, ale nie. Kto jest przeciw? Thank you.